Yo, siemaneczko, z tej sendamix.pl, lecz zmieniłem nazwę na pająki.pl, więc w dzisiejszym odcinku zajmiemy się oto tym nowym skakunem i tym nowym małym kątnikiem domowym, które złapałem wczoraj, więc przejdźmy już do odcinka. No dobra, już mamy wszystko przygotowane i nie wiem, czy będzie widać skakuna, bo on siedzi tu, ale raczej chyba nie będzie go widać. Czekajcie, spróbuję. Nie, go nie widać. Więc możemy przejść do drugiego pająka. Młody kątnik domowy siedzi. Czekajcie, ja sobie to wezmę tak. Siedzi o tutaj. No na oko ma 2 lub 3 mm, więc jest bardzo mały. A na końcu będzie niespodzianka z filmu. Coś o tym kątniku domowym na końcu filmu będzie, więc czekajcie i oglądajcie. Teraz przechodzimy do kolejnego kątnika domowego, większego. No dobra, kątnik domowy większy sobie, jak widzicie, rozwinął tak pajęczynę i siedzi tutaj. Może go też tak zobaczymy. O! Siedzi sobie, ma tylko kawałek kory i kamyk, mu tyle wystarczy. A teraz możemy przejść do niespodzianki na koniec filmu. Więc teraz zgadnijcie, co to jest. Tak, to jest wlinka naszego tego kątnika domowego. Rzućmy na nią okiem z bliska. A kątnik domowy po wylince wygląda tak. Czekajcie, bo on się lekko skulił. Wejdź na kamyk. O! I jest około 2 mm większy, więc to jeden plus. Teraz byśmy mogli oporównać wylinkę do niego. Jest troszkę większy i troszkę czarniejszy. Więc to było na tyle z tego odcinka. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, subskrypcji i dzwoneczka. Więc dzięki za oglądanie. Nara.